Zadanie 10. Reakcję syntezy tlenku azotu 2 ilustruje równanie. N2 plus O2 daje nam 2NO. Tutaj mamy stan równowagi i strzałki w dwie strony. W tabeli podano wartości stężeniowej stałej równowagi KC reakcji syntezy NO w różnych temperaturach. No i mamy coraz to wyższą temperaturę i jak sobie porównamy, również coraz to wyższą wartość KC. Oceń, czy opisana reakcja jest procesem exo czy endotermicznym oraz spośród poniższych sposobów prowadzenia reakcji wybierz ten powodujący zwiększenie wydajności tworzenia tlenku azotu 2. I mamy do wyboru 4 takie czynniki, czyli użycie odpowiedniego katalizatora, zmniejszenie objętości mieszaniny reakcyjnej, czyli sprężenie gazów, prowadzenie reakcji w możliwie wysokiej temperaturze i prowadzenie reakcji pod możliwie niskim ciśnieniem. To, co tutaj widzimy, to musimy sobie odpowiednio na to spojrzeć, bo widzimy, że im wyższa temperatura, tym wyższa wartość KC, czyli stałej równowagi. Tutaj mamy rzędu 10 do minus 9 przy 1000 kelwinach, przy 2000 mamy 10 do minus 4, a potem 10 do minus 2, więc ta wielkość KC rośnie wraz ze wzrostem temperatury, a KC to się równa stężenia produktów przez stężenia substratów. Czyli im wyższa jest wartość KC, tym więcej jest produktów względem substratów, czyli możemy powiedzieć, że wraz ze wzrostem stałej tej równowagi KC, równowaga reakcji przesuwa się w prawo, w kierunku produktów. Wraz ze wzrostem temperatury przesuwa się w kierunku produktów, czyli możemy powiedzieć, że jak dodajemy ciepło tutaj do tego równania reakcji, to znajduje się ono po lewej stronie równania reakcji, czyli jest niezbędne do zajścia tej reakcji. Ja tutaj zaznaczyłem to ciepło jako Q i tak jakbyśmy dodawali normalnie substrat, tak też dodajemy ciepło do okładu, znajduje się po lewej stronie równania reakcji, więc przesuwa równowagę reakcji w prawo. A jeżeli dostarczamy energię z otoczenia do układu, aby ta reakcja zachodziła, to opisana reakcja jest procesem endotermicznym. Numer sposobu zwiększenia wydajności tworzenia tlenku azotu 2. Musimy tutaj po kolei każdy zanalizować i zwrócić uwagę na słowo zwiększenie wydajności, nie szybkości, a wydajności oraz na to, że musimy tutaj wpisać jedynie numer, a nie całą metodę. Użycie odpowiedniego katalizatora spowodowałoby, że wzrośnie oczywiście szybkość, ale nie wzrośnie nam wydajność. Więc nie jest to coś, czego oczekujemy, bo produktu otrzymalibyśmy dokładnie tyle samo, tylko po prostu zachodziłaby ta reakcja szybciej. Co do podpunktu drugiego, zmniejszenie objętości mieszaniny reakcyjnej, czyli sprężenie gazów. Jeżeli byśmy zmniejszyli objętość tych gazów, to zwiększyłoby nam się ich stężenie, natomiast nie ma nawet co tego rozpatrywać, biorąc pod uwagę, że mamy, jak sobie spojrzymy, 2 mole substratów, 1 mol azotu i 1 mol tlenu oraz 2 mole produktów. Więc tutaj zmiany objętości czy ciśnienia w tym układzie nie mają żadnego wpływu na równowagę reakcji i zwiększenie wydajności. Spójrzmy na trzeci punkt. Prowadzenie reakcji w możliwie wysokiej temperaturze. Widać to po tej tabeli, że im wyższa temperatura, tym wyższa wydajność. Dokładnie tak samo jak powiedziałem wcześniej, więc jest to metoda trzecia, która nam tutaj pasuje. Spójrzmy jeszcze na czwartą tak profilaktycznie. Prowadzenie reakcji pod możliwie niskim ciśnieniem. Ciśnienie nie ma żadnego wpływu na równowagę w tym przypadku, jeżeli mamy objętość substratów identyczną jak objętość produktów, kiedy reakcja zachodzi w stanie gazowym. Więc numer sposobu zwiększenia wydajności tworzenia tlenku azotu to będzie numer trzeci. I tyle wystarczyło w zupełności, aby otrzymać pełen punkt za zadanie 10.